Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a właściwie można by powiedzieć, że uzupełnieniu jednego z odcinków, którego dla Was chciałem nagrać. Chodzi dokładnie o to, żeby pokazać Wam, jak szybko grzeje się moje auto, bo pod ostatnim filmem było tyle zapytań, poza tym dostałem od Was tyle maili i dziś Wam chcę pokazać, jak szybko to auto moje się nagrzewa. Jest dobra okazja, bo jest 2 stopnie akurat teraz. Co prawda muszę wyjść na moment, żeby trochę sobie szybę oskrobać, no ale będę starał Wam się pokazać, jak to mniej więcej u mnie wygląda, żebyście mieli porównanie, bo dużo osób chyba mi nie wierzy, albo no nie wiem, zresztą nieważne. W każdym razie właśnie chcę w tym filmie Wam pokazać, jak to wygląda dzisiaj u mnie. Także jeszcze chwileczkę i muszę oskrobać szybę, bo niestety inaczej nie da się jechać. Zajęło mi to 2 minuty, ale już właśnie cofam, wyjeżdżam i będziemy sobie powolutku jechać. Dałem też ogrzewanie na maksa, bo niektórzy mówią, że jeżeli jest ogrzewanie na maksa, to auto się nie zagrzeje nigdy. No słuchajcie, szczerze mówiąc nie wiem, zrobiłem na maksa tylko i wyłącznie do testów, z tego względu, że ja po prostu maksymalnie chyba 23 i więcej mi nie potrzeba, bo jest mi po prostu za gorąco. No teraz póki jeszcze się auto nie nagrzało, jest zimne, no to mogę tutaj dać na maksa, ale tak normalnie podczas jazdy, no to maksymalnie ustawiam zawsze na 23 stopnie i mi to wystarcza. Także tak to u mnie wygląda. Jak widzicie, powolutku sobie właśnie jadę. Zrobiłem 100 metrów. No i jadę w kierunku mojej pracy. Dodam Wam też, że na tym odcinku, który teraz pojadę, maksymalnie osiągnę chyba 1600, może 1800, 1750 obrotów. Więcej nie osiągnę, bo nie ma tutaj w sumie możliwości, żeby pojechać szybciej, bo jest ciągle 60 na godzinę, a nawet 30 momentami. Także tutaj nie ma możliwości, żeby to auto nagrzać szybciej. Także no myślę, że przy tej temperaturze w granicach 8, maksymalnie 9 km i będzie temperatura 90. Właśnie tak to wygląda. Maksymalnie będą takie obroty. Przejechane, jak widzicie, mamy 700 metrów. No i jedziemy. Co chwileczkę będę Wam tutaj meldował, jak to wygląda. Większość właśnie, tak jak mówiłem, odcinka niestety jest przez wiochy, także muszę zjeżdżać, ustępywać i powolutku muszę sobie jechać. 2 km ujechaliśmy. Wskazówka chyba jeszcze się nie ruszyła od temperatury. Także jedziemy sobie spokojniutko dalej. Po przejechaniu 3 km niemal, no wskazówka już pierwszy ruch wykonała. Jest minimalnie powyżej 50 stopni. No a my cały czas wiochami jedziemy dalej. Jak widzicie, 50 na godzinę. Obroty nie przekraczają 2000, tak jak mówiłem, no bo po prostu nie ma takiej możliwości. Mamy przejechane 4,5-4,6 km. Temperatura już ma ponad 70 stopni. Cały czas wiochami, powolutku do przodu. 5,5 km. To już jest prawie, myślę, że 85, nawet ponad. A jak widzicie, cały czas jadę 50-60, teraz tutaj troszkę szybciej mogę jechać, ale też nie za wiele. A temperatura za chwilę wskoczy już na 90 stopni i auto będzie w pełni zagrzane. 6,9, o, wskoczyło właśnie 7 i temperatura 90 stopni. Pewnie powiecie, że dlatego, że szyby tam odmrażałem, można powiedzieć, i to auto zagrzało się szybciej. No nie będę Was oszukiwał, bo dla mnie to nie ma sensu. Macie tutaj datę, godzinę. Auto stało dosłownie chyba 2 minuty. Przejechane 7 km do nagrzania auta do 90 stopni. Dobra, zróbmy tak, odejmijmy te 2 km, powiedzmy te 2 minuty na zagrzanie auta i niech on się nagrzewa nawet w 9 km. Także tak by to, powiedzmy, wyglądało u mnie. Ale zwróćcie uwagę, że obroty nie przekraczają 2000. Jadę zwykłymi drogami. Jakbym skoczył na autostradę, tak jak tutaj, bo mam możliwość jechania też naokoło autostradą,
to mam jakieś tam powiedzmy kilometr do autostrady i po 3-4 jadąc ciągle 100 na godzinę, bo tyle można w Holandii w dzień jechać, no to tam 90 osiągnę jeszcze szybciej niż tutaj teraz. Po jakichś, mówię, 5, maksymalnie 6 kilometrach i mam 90, także tam jest to jeszcze szybciej. I bez stania, powiedzmy, 2 minut, zanim auto się nagrzeje na miejscu czy coś takiego. No tak to wygląda na co dzień. No nie mam tutaj żadnej potrzeby oszukiwania Was, ani wmawiania Wam jakichś głupot. Ja już to mówiłem nie raz, że no według mnie temperatura w każdym aucie ma mieć 90 stopni i tyle, no. I uważam, że po prostu tak ma być i na tym bym ten temat skończył, jeśli chodzi o udowadnianie komuś. No jak widzicie, no mówię, u mnie jest 90 i teraz mogę sobie cały czas jechać i te 90 stopni będę miał. Ktoś tam też napisał, że tak to zrozumiałem, żebym nie cwaniakował, bo jak się zatrzymam autem, to po minucie stania w miejscu temperatura będzie mi i tak spadać. Dobra, no wykonam też taki test. Zaraz dojadę do pracy, zatrzymam się tam na parkingu, zostawię odpalone auto. Będziecie widzieć, tak jak teraz, datę i godzinę. No i zobaczymy, czy ta temperatura spadnie po tej minucie. No, zostawię nawet na kilka minut, żeby mieć pewność. I zobaczymy, czy faktycznie jest tak, jak ktoś tam pisał. Jak widzieliście na postoju, też temperatura ani drgnęła. No fakt, no nie była ta temperatura minusowa, no bo tutaj akurat jestem w Holandii teraz, to no takich temperatur nie ma minusowych jak u nas. No ale ktoś tam pisał, że koło zera nawet już ta temperatura spada po minucie. No mówię, no u mnie jest jak jest, no. Po co miałbym Was oszukiwać i Wam jakieś bajki opowiadać, jak sami widzicie, no. Także ktoś chce, to wierzy, ktoś nie chce, to nie wierzy. Ja tam nikogo do nikogo, do niczego nie będę przekonywał. Każdy ma swój rozum, niech każdy myśli jak chce. No i chyba myślę, że tymi słowami ten film będę kończył. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że teraz rozwikłałem Wasze wątpliwości i macie odpowiedź na najczęściej zadawane pytania w mailach i w komentarzach w sumie też. Także dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów. Subskrybujcie też mój kanał. No i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!